Moi drodzy, wstajemy o 4:49, w sumie już jest 52. I dzisiaj jest ten dzień, w którym nie wiem, gdzie jest Leoś. Leoś! Jego nie ma. A jest! Jest, cześć! Smakołyczka? Proszę bardzo, masz. Czemu to się tak zacina? Dobra, masz, jest git. I patrz, tutaj mi w ogóle to rośnie, to tak mega! Oh my god, Francis! Starszy brat, o nim troszeczkę zapomnieliśmy. Musimy zadzwonić do tego, żeby mi wysłali tutaj propozycję. Teraz tak, to sobie weźmiemy. Patrzymy, jak tutaj wygląda u nas. Oh my god, tutaj trzeba wszędzie wszystko podlewać. Tu, cyk, cyk, 50%. Tu, tu, tu. I tu, dobra, czy ja już to mogę? Czy ja już to mogę? Nie mogę, ja już myślałem, że już to mogę zbierać. I byśmy mieli, because ale niestety nie. To jeszcze nie jest nic do zebrania. Będę musiał sobie kupić w ogóle więcej. Wiecie czego sobie będę musiał kupić więcej? Będę sobie musiał kupić więcej tego wszystkiego. Co ja mogę zrobić? Ja mam tam tylko jedną beczkę dzisiaj na sprzedaż, nie? Ja za dużo pieniędzy nie mam. Ja dostanę tylko $200. No chyba, że pojedziemy, zawieziemy, przywieziemy, to o brata w ogóle nie dbamy. To jest taka lipa troszeczkę, muszę wam powiedzieć. Ale już widzę, że pomalutku wstaje dzień. Tam co prawda nie mam za dużo w tej beczce, bo wszystko się już pewnie zrobiło. Ale mogę pójść, o na przykład tutaj sobie tą sosenkę zerwiemy, nie? Tylko pierwsze co musimy zrobić to patrz, podnosimy tę nożycę i musimy patrzeć co jest do zerwania, a co nie. Tutaj na przykład mamy brzuskę, a to, brzoza, nie? I osadzimy od razu, żeby nie zrobić tak, że się pozbędziemy drzew. A ja potrzebuję tak czy siak coś na opał, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tu jest Klonix. Oh my god. Normalnie, fajnie, pięknie, Klonix. Dawaj to, sadź tu! Tego Kloniksa, dobra, idziemy dalej. Fajnie, że już dzień wstaje, bo nienawidzę grać w tą gierkę po prostu w nocy. To jest po prostu lipa, nie? I ja będę sobie musiał pościnać te drzewka, bo potrzebujemy bardzo dużo na opał. Tu jest kolejny, gdzie ten klon spadł? Halo? Co, no ja nie wiem, gdzie to jest, nie? Tu leży. Dobra, nie będziemy się aż tak wydurniać z tym cięciem, bo ja nie mam czasu na takie pierdoły, bo i tak się kiedyś przyłączymy do sieci elektromagnetycznej. No, bierzemy. Co tu jest? Malowalne. Dobra, co my? Który możemy uciąć? Brzozę, chodź na... To no tutaj, tu sosna, patrz. Normalnie sosnę jedziemy. Ja potrzebuję drewno i to tak bardzo, bardzo dużo. Dobra, tu raz. Klona w ogóle nie obcinamy. Tutaj możemy obciąć chyba te wszystkie brzuski. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Wiem pewnie, że mi teraz piszecie, że robię coś źle. Ty, no nie da się, nie? Brzozy, polskie brzozy. Leoś, uważaj, bo tutaj są spadające drzewa! Żeby cię nic nie przygniotło! Co jeszcze możemy ściąć? Tutaj coś jeszcze były, dwie brzuski. Moje brzuski! Leoś, przydałbyś się do czego? Ten pies powinien nosić mi te kłody. A nie, że on po prostu za mną biega. Przecież to jest bez sensu. I za chwilę mnie będzie wkurzać, bo on chce pić i on chce jeść. Dobra, cztery na razie mi powinny wystarczyć. Niech tutaj się już to wszystko robi. Bo jak to się nie będzie robiło, to nie będzie z tego pieniędzy. Ile my tutaj mamy? 85 litrów tylko. Ale mamy jedną beczkę do wywiezienia, dobra. Dobra, zamykamy, niech to się robi. Niech to się wrzeje, ja się też muszę napić za chwileczkę. Potniemy sobie tutaj trochę. Bo ja chciałem sobie kupić te upgrade'y do tego auta naszego, nie? Tak by było najlepiej. Dobra, ja sobie tutaj poprzenosiłem przez godzinę, zobaczcie, dosyć dużo tego drewienka. Ja muszę zrobić tak, żeby to się tutaj produkowało non-stop. Bo tu już widzę, że mi zaczyna brakować, nie? To bardzo szybko się wypala. Tu jest 113. My musimy zawieźć jeszcze tą jedną beczkę i mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy zawieźć jeszcze dwie beczki. Bo jeżeli... Ja już nawet nie wiem, ile ja bym tego tam zawiozłem, ale chyba z 8. Więc jak przyjdzie niedziela, to ja dostanę tyle hajsu, że to będzie niemożliwe. Dobra, zamykamy tu. Pijemy. Chodź, Leoś, chodź! Nie ma czasu, chodź! Leoś, no bo czasu nie ma, wskakuj już do auta! Dawaj! Właśnie, zadzwonimy sobie jeszcze tutaj, patrzcie. 5, 5, jak to było? 5, 5, 5, 5, 4, 7, 4, 3? Chyba na 6 nacisnąłem. Halo? Chcesz podłączyć prąd z sieci? Zostanie do ciebie wysłany list. O, i teraz mi pisaliście, że za... Za ile? Za 3 dni mi przyjdzie jakiś list. I będziemy musieli go odebrać. Do mamusi już w ogóle nie dzwonię, nie? W ogóle. Z bratem się w ogóle nie kontaktuję. Nie mam czasu na pierdoły, nie? Ale dzisiaj jest ten dzień, w którym brat pozna mojego pieska. Chodź tutaj, Leoś, idziemy. Idziemy do Besrowka. O, ja mogę go tak zawołać, ale spoko. Bracie, zobacz co mam! Mam pieska! Czaisz go? Fajny? Właśnie skończyliśmy drugie piętro mojego garażu. Ty się zainteresuj moim psem, a nie wiecznie twoje garaże. Chodź, Leo, bo to jakiś obesrołek jest. Chodź. Chodź, idziemy. Ja wiem, Leoś, o co chodzi z tymi dziurkami tutaj. Wiesz, o co z tym chodzi, Leoś? Tu chodzi o to, że ja będę mógł zainstalować spoiler na bank. Dlatego są dziury, bo ja widzę, że teraz jest po jednej i po drugiej stronie dziura. Dzień dobry, proszę państwa. Tutaj... Dobra, mamy. I teraz tak, ja mówiłem, że ja będę robić 2 na 2. Czyli ja biorę teraz tutaj dwie i w piątek odbiorę, w poniedziałek odbiorę kolejne dwie i będziemy mieli na wymianki, 2 na 2. A ja se zajaram z Leosiem. Because you go, ha, na, ta, ta, ra, ra, ta.
Ta-na-na, podoba ci się Leoś? Because it got high. Da-da-da-da-da. Because it got high. Ta-da-da-da. Leoś! Razem ze mną, jedziesz. Razem ze mną, ja zamknę okno, człowieku, żeby się fajnie było. No i już za późno. Ja już z tym chłopem dawno nie gadałem. Ja tutaj tyle ludzi pomijam i w ogóle tych nocnych jeszcze marków pomijam. Ale ja sobie stuninguję auto i zaczniemy się ścigać. Zamknij, dobra, głosowałem na coś tam. Zakopałem się. Albo raczej zawisnąłem, ja nie wytrzymam psychicznie za chwilę z tą gierką. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, no tu jeszcze ta becz... Ja nie umiem stąd wyjść. No ja nie mogę stąd wyjść przez tą beczkę, bo ja jestem w beczce w środku. Ja nie... No patrz, ta gra jest psychiczna, nie? Ja se klikam, człowieku, pa, odblokuj mnie. I wszystko, nie? Normalnie, bo ja z tymi beczkami... To nie wiadę, bo one są teraz... Teraz chyba powinno się udać, nie? No oczywiście, że się nie uda, bo się zakopałem, ty. Zwijaj! 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 No chodź! No chodź, nic się nie stanie, baby. Wszystko będzie w porządku. A tego psa tam, nie? Chodź, wszystko będzie w porządku. No chodź, no chodź, dobra, jedziesz już. Fajnie. Nie! Nie! Wyjedź. Wyjedź. Dobra, jest git, jest spoko. Czy to się tu robi? Przepraszam bardzo. Już zaś ognia nie ma. Czy to się tu robi? To się musi robić na okrągło non-stop. Ile tu jest? 191. No, zdążymy. Ja muszę wywieźć jeszcze dwie beczki dzisiaj. Bo jak ja nie dam rady, to będzie lipa. Tam jest do 16 chyba otwarte, nie? 12.20. To się zleje do... Powinniśmy zdążyć. Jeszcze muszę jechać na stację benzynową. Musimy coś zjeść. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby to tutaj wszystko sprzedać, bo oni w piątek przecież mają zamknięte. Patrz, co się dzieje. No ale... Tu, dobra. I zlewaj to. Nie zlewa się. No nie zlewa się. Ja, teraz się zlewa. Zlało się to już, czy nie? Dobra, pierwsze się zlało. Ile tu mamy litrów? 95. Czemu to się tak pomału robi? Dobra, leci. Ale to jest... To jest mało, mało, to co trzeba produkować i produkować, ty. Jedziecie. Leoś. Za chwilę jedziemy. Sprzedać kolejne dwie beczki. I w niedzielę przyjdzie taka zapłata, człowieku, że ci kupię kolejnego psa. 92 litry. No kurczę, ile to się będzie robiło jeszcze, no? Tutaj trzeba dorzucić, jak zwykle. No 4% mi zostało, ja nie zdążę dzisiaj. O, jest 100%, dobra, jest git. Niech to się tutaj cały czas produkuje. Jedziemy, Leoś, jedziemy do browaru. Siema, ziom! Daj coś do jedzonka. Dzięki. Dobra, sprzedajmy tutaj jeszcze dwie beczki. O, na zwrot jest jeszcze już jedna. Chyba do wzięcia, nie? Ja sobie mogę jedną wziąć już. Tak czy nie? W następny dzień roboczy. Aha, czy ja już mam kolejną? Ale spoko. Czekaj, ja sobie z nim jeszcze pogadam, bo ja zapominam zawsze z tymi ludźmi tutaj gadać. Siema. Ile to kosztuje? 2,5. 18 tysięcy. 10. Jakie tu są chore ceny. Ja nie wiem, kiedy ja będę tyle pieniędzy zarabiać. Ty, a co mi tu wyleciało? Ty, to jest moje przecież, nie? Pa! Folia, odcień szyby. Czemu te rzeczy z tego auta wyskakują? Siema, witam! Słuchajcie, bo ja chcę od was coś jeszcze fajnego kupić. Po pierwsze, nie rozmawiałem z wami. Siema. Tu się napijemy kawki. I co ja bym chciał? Patrz, tu mamy tą kierownicę chciałem. Oczywiście, kierownica wyścigowa. Tyryryry. 224, no dużo, bo dużo. Ale kupujemy, moi drodzy, najlepsze rzeczy. Ja teraz nie wiem, co z tymi amortyzatorami. One trzeba tylko z przodu, nie? Tu, z tyłu nie ma chyba amortyzatorów, nie? Bierzemy te dwa najlepsze, patrz. Tu 164 i starczy nam na jeszcze jeden. Ja nawet nie idę do pizzerii teraz pracować, bo wiem, że coś się... Dobra, tu jest ten amortyzator, kupujemy, moi drodzy, jeszcze jeden. I dzisiaj jedziemy jeszcze do domku i tuningujemy samochód. Normalnie. I ja jeszcze to potrzebuję, patrz. Zaciski hamulcowe i ten moduł ABS, ale niestety nas już na to nie stać. I później jeszcze oczywiście musimy silnik wymienić, nie? Żeby nie było. Ciśniemy do domu, jest godzina 16, ja bym tutaj teoretycznie mógł pozostać i porozwodzić sobie pizzę, ale nie ze mną te numery. Ja muszę cisnąć, bo za chwileczkę i tak będzie ciemno, a ja się chcę dzisiaj jeszcze stuningować. Nie zatankowałem się. Nie zatankowałem tej beczki, ja ją potrzebuję. Jutro się zatankujemy, dobra. A jutro i tak się musimy zatankować, bo przecież niedziela idzie. I w niedzielę przyjdzie taka wypłata, że ja nie wiem, co się stanie. Jak ja wtedy za dwie beczki dostałem chyba 300 dolarów? Teraz dostanę 1500, tak nic. Dobra, Leoś, wyskakuj, bo nas tutaj czeka normalnie ta, nie? Wiesz, co tu się dzieje, będzie działo teraz? Wiesz, co tu się, Leoś, teraz będzie działo? Wyskakuj. Ej, bo siedzę na jego posłaniu. Takie coś zbugowane jest. Dobra, jedziemy, patrzcie, tu mamy amorki. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tu jest kierownica. Ja muszę zdążyć, ja się spieszę, bo wiecie, o co chodzi. Tu za chwilę mnie noc zastanie. A ja muszę tyle rzeczy porobić, że to jest niemożliwe. Dźwigamy nasz samochód. I to trzeba gdzieś tutaj, nie? Podłożyć, patrz. Ja tu? Dobra, to się dźwiga.
Mam jeszcze takie cztery. Wydaje mi się, no logicznie rzecz mówiąc, nie, bo muszę wejść pod auto. Tu mamy też Putina jeszcze jednego. Leoś, masz picie? Nie, on nie ma zaś picia, za chwilę mi będzie tu miauczeć. Patrz, tu drugie, nie? Patrz, patrz co się dziejesz. I tu czwarte. Patrz, normalnie człowieku. Będzie taki teraz samochód. Dobra, dźwignęło się wszystko fajnie, pięknie. Otwieramy maskę, bo jeszcze MacPersony musimy... Ale tu będzie... No patrz, patrz jak to wygląda. Jak nasza beta jest naprawiana. Normalnie będzie taka hawira. Szkoda, że mnie na te felgi jeszcze nie stać. W ogóle wydaje mi się, że jedna felga tam kosztuje z 300. I jeszcze te brewki. Naprawdę musimy te brewki montować. Leoś, daj mi spokój. Idź się tam pobawić czy coś. Ile ja tu mam rzeczy do zrobienia? Paczki śrub. Dobra, to potrzebuję. Tu jeszcze patrz, jeszcze to. Jeszcze to. Leoś, weno, przynieś mi parę rzeczy. No o co ci chodzi? 16:33 już jest, już słońce zachodzi. No zobacz. Ja nie zdążę dzisiaj tego zrobić. Jak to trzeba tutaj wymontować? Patrz, tu gdzieś jest, nie? Tu. A ja tam nie mogę wejść pod spód? O nie, ja się muszę chyba u nich tam... Nie gadaj. Czekaj, tu coś... Ja sobie ściągnę to, żebyśmy mieli lepszy dostęp, nie? Daj mi spokój, no on zaś będzie piszczą, nie? Już, Leoś, moment. Co chcesz? Picie, nie? No ja wiem, moment. 16:49 już jest, Leoś. Mogę to ściągnąć? Zdejmij. Okej, dobra, mamy? Chodź, ci naleję. Bo ja nie wytrzymam za chwilę psychicznie. Tu już mi zaś też paliwa brakuje. Masz tutaj, proszę. Napij się. Czekaj, jak to się ściąga? Tutaj coś mamy, nie? Aha, tu są te zaciski. A tu jest chyba ten wydech, nie? Zobacz. Patrz, tu sobie odłożymy tą śrubkę, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tego. Tu jest dwunastka, to chyba wszystko na dwunastkach jest. I tu jest chyba jeszcze jedna śrubka. Dawaj ją. Dawaj. I gdzie to? Tu też coś jeszcze, ja nie wiem. Ja mogłem to u nich zrobić. A tu też coś jeszcze jest. To nie, to chyba muszę odkręcić. Już się ciemno robi, ja wiem, że... Ja wiedziałem, że tak będzie. Przecież to jest o dupę roszczać taka robota. Wymienimy te MacPersony chyba, jeszcze. Ja nie mogę. Już jest ciemno. Ja to muszę zrobić na zajutrz. Myślę, że nie będę po ciemku robić. Dobra, i co dalej? Jak się te MacPersony wymienia teraz? Ja nie... Ile... Czekaj, tu jest jeszcze jakaś śrubka. Wydaje mi się, że ona będzie z tego MacPersona, co? Patrz, czy już to mogę ściągnąć? Nie, no nie mogę tego ściągnąć. Zdejmij. O nie, to nie to! Ale ja tarcze hamulcowe też muszę wymienić, nie? Bo ja chyba też, patrz. Aha, i tu jest to, ja to też muszę wymienić, dobra. Ale ja muszę... No czekaj, tu się chyba odkręciło. Jak się to wyciąga, tego MacPersona, no człowieku? Tu jeszcze niby jakaś śrubka. Czy ja to muszę wszystko rozebrać? Łącznie z tymi tutaj klockami hamulcowymi i tak dalej? Ja później tego nie złożę, ty. Patrz, no i mamy, patrz, zdejmij. Ale to są te klocki. To jeszcze tego nie kupiliśmy. Później tutaj mamy tego, patrz, o, co to jest? Jest MacPerson, mamy go! Oh my god! A gdzie ja go teraz położyłem? Gdzie jest ten mój MacPerson? Tu jest. Patrz tego, nie? Normalnie. Patrz. Normalnie zamontowane, ty! Takie zardzewałe śrubki, no nie za bardzo, co? Potrzebujemy nowe. Ale mi się wydaje, że my i tak się nie przygotowaliśmy. Ja będę musiał... Tak czy siak... Nie wiem, czy to dobrze robimy w ogóle. Ja będę musiał tak czy siak zostawić ten samochód, pojechać busem albo tym... z tym Matiasem, czy jak on się tam nazywa. Bo przecież typek to on w ogóle jest jakiś dziwny, nie? Miał po mnie przyjechać i poszedł spać, ty, co za typ. Ale to czekaj, bo ja mam tu jeszcze to łożysko. On chyba w aucie, tu zostało, nie? Ja jeszcze mam łożysko, tutaj, patrz. O, widzisz? Łożysko koła musimy też wymienić. Patrz, to sobie musimy wymienić i od razu tą tarczę do tego. I później sobie dokupimy jeszcze te klocki hamulcowe. I tu jest tarcza. Jaja, i naprzód też mamy, a na tył jeszcze nie mamy, musimy dokupić. Widzisz, bo tu jest to samo. Tylko oni mają po jednym sprzęcie. Patrz, dobra? I dobra. Fajnie, że to się tak trzyma, że nie muszę pamiętać, jak ja to robiłem w ogóle. Ale ja tak czy siak tego auta nie zrobię. Ja jutro jadę po... Nie pojadę po śrubki. Ja dopiero w poniedziałek chyba to auto naprawię. Dzisiaj popracujemy sobie po prostu u nas na farmie. Za dużo farminga gram. Wiecie dlaczego? Bo ja bym musiał też śrubki wszystkie... Jak zły rozmiar śruby? Bo ja bym musiał też wszystkie śrubki powymieniać. Czemu to się tak szybko wkręciło? Ja już tu nic nie widzę. Leoś. Bo jestem zły. Zły rozmiar śruby. A tu, patrz, od góry możemy wkręcić i to są takie fajne śrubki. Widzisz? Ja ci to, patrz. Ta jest taka, a te są pordzewiałe, nie? Więc śrubki też musimy powymieniać w tym aucie. Dobra, tu już chyba wkręcone wszystko jest. Więc musimy jeszcze założyć oponę. Dobra. I miejmy nadzieję, że to będzie to, bo że ja o niczym nie zapomniałem. Teraz 5 śrubek do koła. I jeszcze jedną potrzebuję, taką dwunastkę. Ciekawe, czy one później mi zardzewieją od tego koła, że ja też mam zardzewiałe koło, co? Dobra, tu jest chyba wszystko git, tu też jest wpięte, widzicie, mamy fajnego MacPersona. To jeszcze musimy wymienić. No i już mi się chce spać, nie? Normalnie. Ja nie mogę.
klocki, tarcze, łożysko, też do wymiany, nie? Zardzewiała, no oczywiście, że zardzewiałe. Czy ja mogę? Patrz, dobra, mamy tego Mac Persona, ale no jak sami widzicie, no niestety musimy iść spać. To jest niemożliwe. On będzie tak stał teraz, ty. Ja myślałem, człowieku, że my się tu fajnie dzisiaj już zrobimy. A tu nie! Leoś! Idziemy spać! Chodź! Gdzie jest Leoś? Leoś! Chodź! Zostajesz w domku? Gierkę sobie oczywiście musimy zapisać, zaś będzie 12. No właśnie, jest godzina 1:51 i zaś jutro wstaniemy o godzinie, wiecie której? Bardzo późnej. Chyba o 15, ty.